Jest to dla nas wielka radość, jest to historyczny moment. Tak, związkowcy mówią o nowej ustawie o osłonach dla górników węgla brunatnego i energetyków. Po wielu latach starań ustawa w sierpniu weszła w życie. Ci ludzie, którzy dziś stoją na krawędzi odkrywki, czują się bezpiecznie. My jako związki zawodowe zadbaliśmy tutaj o to, aby ci pracownicy mieli te osłony socjalne i to jest w tym momencie najważniejsze. W ustawie zapisano dwa rodzaje osłon. Po pierwsze to urlopy górnicze i energetyczne, dające prawo do pójścia na emeryturę na 4 lata przed osiągnięciem prawa do niej przy zachowaniu 80% wynagrodzenia, ale z zakazem pracy w branży. Po drugie to jednorazowe odprawy w wysokości rocznych poborów. To, co chcieliśmy, to jest zawarte wszystko i tutaj zgodnie na to wszyscy się tutaj zgodziliśmy, cała branża węgla brunatnego i energetycznego, bo to, żeby nie było tylko, że kopalnia Konin, cała branża. Więc o to wszyscy walczyliśmy, bo i Turów, i Bełchatów, i to, co zaplanowaliśmy, wszystko w ustawie jest zawarte. Ustawa objęła około 3000 osób, nie tylko górników z Konina, ale także z Bełchatowa i Turowa. Ta ustawa jest bardzo pilna i potrzebna tu i teraz, zwłaszcza dla górników, tak? Ponieważ u nich już się to zadziało, już się to dzieje. Za chwilę ta ustawa będzie potrzebna też w mojej branży, czyli w energetyce, tak? I to daje nam jeszcze bardziej takie poczucie bezpieczeństwa i tym bardziej jesteśmy wdzięczni. Z wejścia w życie ustawy cieszy się również spółka ZEPAK. Bardzo się cieszymy, że nasi pracownicy zostali zauważeni w tej ustawie. Ustawa ma objąć pracowników ZEPAK, całą grupę kapitałową, także zarówno kopalnie, elektrownie oraz spółki serwisowe. No i cieszymy się, bo to jest bardzo istotny filar zabezpieczenia osób, które tracą i będą tracić pracę w związku z transformacją energetyczną spółki. Ustawa już obowiązuje, ale musi uzyskać jeszcze tak zwaną notyfikację Komisji Europejskiej. Zdaniem związkowców powinno się to stać przed końcem roku.